Cześć, tutaj Bartek Piasecki. W tym odcinku zaprezentuję Wam interfejs Google Analytics 4. Cześć, w tym odcinku pokażę Wam, jak jest zbudowany podstawowy interfejs Google Analyticsa 4, jak się po nim poruszać. Więc najpierw zacznijmy od tego, jak się na tą stronę przetransportować. Ja najczęściej korzystam sobie tutaj z tego skrótu w Gmailu i w tym momencie jesteśmy przeniesieni na tą główną stronę naszego Analyticsa. On został zainstalowany w poprzednich odcinkach, więc te dane już mają lekką historię. No i teraz tak, jak możemy podzielić Google Analyticsa? Wchodząc tutaj do tego miejsca, nie widzimy specjalnie wiele dodatkowych możliwości. Jest znacząca różnica w stosunku do Universala czy Analyticsa trójki, potocznie zwanego właśnie Universalem, bo tutaj w chwili obecnej nie widzimy za bardzo żadnych możliwości, żebyśmy się gdzieś mogli przeklikać. Tak naprawdę cały ten interfejs w głównej mierze jest zbudowany tutaj w tej lewej kolumnie, czyli w chwili obecnej jesteśmy na stronie głównej, następnie jeżeli sobie wybierzemy raporty, tak jak zobaczycie, już ten układ nam się trochę bardziej odkryje i będziemy mieli więcej opcji, potem mamy eksplorowanie, reklamy na dole, administracja. Więc w tym głównym w widoku mamy stronę główną, czyli takie podstawowe parametry dotyczące naszej strony. Oczywiście one są tutaj predefiniowane domyślnie, więc ten układ jest możliwy do modyfikacji, ale mamy tutaj po prostu takie podstawowe dashboardy, które nam się wyświetlają w tym momencie, jeżeli chodzi o nasz ruch na naszej stronie. Następnie chyba najbardziej rozbudowana zakładka dla podstawowych użytkowników, czyli raporty. Mamy różnego rodzaju raporty, czy to właśnie przegląd raportów, znowu taki dashboard zbierający informacje z tych poszczególnych szczegółowych raportów. Dalej mamy przegląd w czasie rzeczywistym, czyli to, co się dzieje w chwili obecnej na naszej stronie. Przed chwilą nagrywałem odcinek właśnie na ten temat, więc ten jeden użytkownik z Krakowa to jestem właśnie ja. Strony w czasie rzeczywistych, strony w czasie rzeczywistym, tutaj widać jakiś jest bug, bo nie mam dostępu do tej usługi. Dalej mamy pozyskiwanie ruchu, więc to są kilka podstawowych takich zgrupowań. To się nazywa biblioteki, za chwilę też będziemy o tym rozmawiali. Tutaj na dole są biblioteki, czyli biblioteka pozyskiwanie, który składa się z kilku raportów dotyczących pozyskiwania ruchu, użytkowników, przeglądu. Więc tutaj sobie schodząc do tego poziomu będą nam się wyświetlały takie widoki. Ja w kolejnych odcinkach będę to miał trochę bardziej szczegółowo. Dzisiaj chcę Wam po prostu pokazać, jak się nawigować w ogóle po Google Analyticsie 4. Dalej mamy zaangażowanie, czyli raporty dotyczące tego, co się odbywa na naszej stronie, czyli jak się ci nasi użytkownicy zachowują, generowanie przychodu. Sekcja bardziej e-commerce'owa, w moim przypadku ona będzie całkowicie nieodkryta, czyli nie będę tutaj zbierał w chwili obecnej żadnych danych, bo mój Analytics nie jest zintegrowany z żadnym e-commerce'em. Dane dotyczące użytkowników na stronie, czyli ilu jest nowych, ilu jest powracających. Dalej taka sekcja dotycząca, czyli znowu, jeżeli sobie zobaczymy, tutaj jesteśmy w poziomie takim, że byliśmy w cyklu życia. Wszystko, co teraz Wam mówiłem, to jest cykl życia użytkownika. Dalej na dole kolejna opcja kolejnej biblioteki, czyli użytkownik. Atrybuty użytkownika, czyli kim on jest, jaka demografia, skąd pochodzi. No i trochę na temat technologii, czyli z jakich on urządzeń przegląda, jakie rozdzielczości ekran najczęściej wykorzystuje. Więc jak widzicie, tutaj cała masa raportów. Tak w dużym uproszczeniu, myślę, że na cyklu życia będzie mi to najprościej Wam też pokazać, jak są zbudowane te raporty, bo one są zbudowane w sposób ustandaryzowany. Każdy raport jest mniej więcej przedstawiony w ten sposób, że mamy wykres i na dole mamy tabelę. Jak widzicie, jeżeli ja się przeklikuję przez różne raporty, czy to zaangażowanie, czy cykle życia, to tak naprawdę ten układ wykres plus. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Tabela na dole jest domyślny. Po prawej stronie u góry mamy zakres dat, więc możemy sobie zmienić, czy patrzymy na cały wrzesień, czy na połowę października, więc możemy sobie to oczywiście przeklikać. Tutaj mamy takie sekcje porównania, filtry. Ja będę o tym mówił więcej w kolejnych odcinkach, więc możemy sobie w jakim stopniu te dane zestawić z innymi danymi. Możemy sobie dołożyć filtr, czy spojrzeć jedynie na pewien fragment tych danych. I na dole mamy tą tabelę, którą również możemy modyfikować, rozwijać w jakimś tam stopniu, przestawiać, sortować według rosnących, malejących tych parametrów, dokładać kolejne kolumny, dokładać kolejne miary, wymiary, metryki. Na dole, jeżeli sobie wyjdziemy z tej sekcji, czy teraz byliśmy w sekcji raporty, więc i tak ona jest skonstruowana, eksplorowanie, to już trochę dla bardziej zaawansowanych użytkowników, czyli jeżeli chcemy zajść zdecydowanie głębiej,
przygotować raporty dedykowane, zostawić więcej danych z sobą, o dużo bardziej pogrzebać w tych podstawowych raportach. To jest taka sekcja eksploracji, też będziemy na ten temat rozmawiali. Dalej, jeżeli mamy zintegrowane Analyticsa z AdWordsem, to pojawia nam się również moduł reklamowy, który znowu jest złożony z kilku dodatkowych funkcji. Ja tutaj pozwolę sobie na tym etapie nie schodzić w tak szczegóły, bo w ogóle nie zobaczycie żadnych danych, bo ja jeszcze na tym koncie nie wykonałem żadnych reklam, tak żebyście tylko wiedzieli, że w tym miejscu, jeżeli realizujecie reklamy i macie połączone konto Analytics i AdWords, to dokładnie tutaj będą pokazywały się różnego rodzaju parametry, więc nie musicie korzystać koniecznie z konta AdWordsowego. Możecie też tutaj wiele z tych elementów obserwować po prostu w jednym panelu Analyticsa. Na dole moduł administracji, czyli w tym miejscu mamy te wszystkie różnego rodzaju ustawienia dotyczące konta. Jak widzicie, jest tutaj cała masa tych możliwości, więc przez to nie będę przechodził tutaj w ramach omówienia samego interfejsu, no bo gdybyśmy mieli przechodzić przez wszystkie te opcje, to byśmy pewnie tutaj siedzieli z godzinę. Ja będę je pewnie odkrywał w ramach kolejnych odcinków, jeżeli będzie taka potrzeba. To już są bardziej techniczne aspekty Analyticsa. Dla takiego podstawowego użytkownika polecam głównie skoncentrować się tutaj na tej sekcji raportowej i też w tych pierwszych odcinkach naszej serii Analyticsowej. Ja będę głównie mówił o tym, jak wykorzystywać właśnie ten moduł. Od razu wam powiem, jeżeli ktoś to ogląda w przyszłości, ja sobie udostępnię innego Analyticsa. Jak widzicie, tutaj mamy stosunkowo niewiele danych, więc też praca na tych raportach w postaci pozyskiwania i to, że ja będę miał właściwie pozyskiwanie tylko właściwie z jednego kanału albo z jakieś tam bardzo rozproszone dane, trochę mi utrudni sprawę, więc ja po prostu sobie przepnę się na Analyticsa, gdzie tych danych mam zdecydowanie więcej i tam będziemy sobie mogli to po prostu bardziej wyraźnie uzmysłowić i pokazać, jak to wygląda. Dobra, a więc tak wygląda interfejs Google Analyticsa 4. Tak się możemy po nim w pierwszych krokach poruszać, poszukać pewnego rodzaju danych właśnie tutaj w raportach eksploracji, reklamach, czy w tej stronie głównej. Jeżeli jakieś techniczne aspekty chcielibyście dorzucić, to tutaj na dole w administracji typu przekazanie dostępu do konta, utworzenie nowej usługi, czy po prostu utworzenie na przykład odbiorców do Google AdWordsów. Dobra, no to co, dzięki serdecznie za dzisiaj, zapraszam na kolejne odcinki. Cześć, cześć.